Jakie są 3-5 argumenty za inteligentnym projektem, które są łatwe do pojęcia i wyjaśnienia ich komuś innemu? Bardzo dobre pytanie. Myślę, że pierwszym jest to, o czym mówiliśmy, że fundament życia w molekule DNA jest czteroliterowym cyfrowym kodem, który odpowiada za produkcję protein i komórkowych maszyn proteinowych, których potrzebują komórki, aby pozostać przy życiu. I wiemy z naszego doświadczenia, jednolitego i powtarzalnego doświadczenia na podstawie wszelkiego naukowego rozumowania, że informacja pochodzi z inteligencji, niezależnie od tego, czy mówimy o informacji zawartej w programie komputerowym lub informacji w paragrafie książki, czy instrukcjach złożenia, czy informacji osadzonej w sygnale radiowym. Gdziekolwiek widzimy informację, zawsze dochodzimy do umysłu. Ona zawsze pochodzi z umysłu, a nie materialnego procesu. Więc odkrycie informacji przy samym fundamencie życia jest rozstrzygającym dowodem dla autorstwa kreatywnego umysłu w pochodzeniu życia. To jest jeden wielki argument. Drugim jest argument dostrojenia. Jest to coś, co odkryto począwszy od lat 1950, że podstawowe prawa fizyki i początkowy stan wszechświata zostały tak ustawione, by pozwolić na możliwość istnienia życia w bardzo szczegółowym dostrojeniu. Tak więc na przykład siła przyciągania grawitacyjnego lub zakres poszerzania się wszechświata. Gdyby jakikolwiek z tych czynników byłby inny, choćby o trochę, trochę silniejszy lub trochę słabszy, trochę szybszy lub trochę wolniejszy, wtedy życie nie byłoby możliwe w naszym wszechświecie. Więc fizycy często mówią o naszym wszechświecie jako o pewnego rodzaju złotowłosym wszechświecie, gdzie wszystko jest dokładnie takie, jakie musi być. Jak powiedział wielki astrofizyk Sir Fred Hoyle, powiedział, że interpretacją zdrowego rozsądku tego dowodu jest istnienie nadintelektu, który przez wyznaczenie fizyki i chemii uczynił życie możliwym. Więc dostrojenie naszego fizycznego wszechświata jest potężnym dowodem inteligentnego projektu. Systemy, nad którymi pracuje Scott, niekoniecznie te zajadliwe, ale rodowite systemy, te pięknie zaprojektowane maszyny molekularne, zapewniają dowód mistrzostwa inżynieryjnego leżącego przy fundamencie życia. Więc to są trzy dowody, o innych piszę w mojej książce Powrót hipotezy Boga. Myślę, że innym potężnym dowodem jest dowód nie tylko samej inteligencji, ale i transcendentalnej formy inteligencji. Jest tym to, że wszechświat posiadał stanowczy początek. Jest to coś, co zostało udowodnione przez astrofizyków i astronomię w ostatnich 100 latach. Naukowcy sformułowali wobec tego teorię Wielkiego Wybuchu. Jest to oszałamiające, że materialny wszechświat, jeżeli wrócisz wystarczająco daleko, sięga pojedynczego punktu, w którym sama materia, czas i energia zaczynają istnieć. W konsekwencji tego nie ma żadnego materialnego wyjaśnienia, które może być zaproponowane, ponieważ sama materia zostaje powołana do istnienia, a nawet czas i przestrzeń. Jest to coś, czego spodziewałbyś się w teistycznym poglądzie świata. Wreszcie same, jeżeli jesteś chrześcijaninem, Żydem, to pamiętasz pierwsze słowa Biblii na początku i współczesna astrofizyka odkryła, że rzeczywiście był taki początek. Więc myślę, że biorąc wszystkie te dowody w kontekst, macie dowód projektu, ale także dowód projektu z samego początku wszechświata i dostrojenia oraz dowód samego początku z tych odkryć astronomii i astrofizyki.